Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zaprezentuję Wam nawigację typowo dla motocykli, quadów, ale także i do samochodów, ciężarówek i na rowery. Nawigacja na Vittel G550 Moto nie będzie tanią nawigacją, już jest w sumie w sprzedaży i cechuje się dosyć wysoką ceną, ale daje coś w zamian. Po pierwsze skupmy się na mapach. Mamy tutaj 43 kraje Europy plus pełna mapa Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Dzięki temu bez problemu będziemy mogli podróżować z tą nawigacją po Europie, ale także i na wschód. Mamy tutaj bezterminową aktualizację map za darmo, minimum 4 aktualizacje w roku. Co do procesora, standardowo, jeżeli chodzi o urządzenia, Navitela 800 MHz, Cortex A7. Nawigacja ma coś, czego większość nawigacji nie posiada, czyli wodoodporność, wstrząsoodporność i kurzoodporność, zgodnie ze stopniem ochrony IP67. Wyświetlacz, ten, który tutaj mamy zaimplementowany, można obsługiwać w rękawiczkach. To jest duży plus, szczególnie jeżeli jedziemy motorem, a rękawiczki mamy założone. Mamy tutaj 8 GB wewnętrznej pamięci, dzięki czemu wszystkie te mapy bez problemu się tutaj mieszczą i bez problemu będziemy mogli je aktualizować aż do końca życia tego urządzenia. Około 4 razy w roku następują aktualizacje, zatem warto raz na kwartał sobie podłączyć urządzenie, zaktualizować mapy i ewentualnie oprogramowanie o nowe funkcje, które mogą się pojawić. Slot kart pamięci microSD SDHC 32 GB. O, wybaczcie, telefon miałem, ale okej, lećmy dalej. Mamy tutaj coś w miarę standardowego, jeżeli chodzi o nawigację Navitela, uchwyt z rysikiem w zestawie. Rysik, on bardziej się przyda, wydaje mi się, osobom nie na motorze, a raczej w samochodzie, jeżeli już ktoś lubi. Raczej myślę, że większość z Was będzie używać nawigacji po prostu paluchem. Tak mi się wydaje, ja przynajmniej tak używam, jeżeli chodzi o nawigację. Uchwyt jest stabilny, możemy go zamocować oczywiście na szybę, jeżeli chodzi o uchwyt samochodowy. Umożliwia precyzyjne ustawienie urządzenia względem kąta, płaszczyzny oraz uchyłu. To wszystko Wam zaraz pokażę, ale jest też uchwyt do motocykla, czyli będziemy mogli sobie zamontować na kierownicy tą właśnie nawigację. Uchwyt tutaj zapewnia bardzo dobrze trzymanie na motorze, w związku z czym możemy jechać ze znacznymi prędkościami i nie przejmować się, że urządzenie nam po prostu wypadnie. Mamy tutaj oczywiście tryb map, jeżeli chodzi o ustalanie trasy motocykli, dzięki czemu trasę wybierze nam według jazdy motocyklami. Bateria, akumulator 1500 mAh pozwoli nawet na rowerze pokonać pewną trasę. Na pewno nie będzie to w godzinach, ale wydaje mi się, że około pół godziny na tej baterii przejedziemy. Przynajmniej tak wynika z testów innych nawigacji Navitela z podobnym akumulatorem. 24 miesiące gwarancji, Bluetooth i to jest bardzo ważny plus względem tego urządzenia. Bluetooth A2DP, czyli stereo, wysyła dźwięk do naszych słuchawek, które możemy mieć pod kaskiem na przykład. Albo w samochodzie, jeżeli mamy odbiornik z interfejsem Bluetooth, możemy wysłać dźwięk z tego urządzenia do car audio w samochodzie albo jakichś słuchawek, albo innego zestawu audio. Pamięć RAM, która tutaj jest, przynajmniej w nawigacjach Navitela, pozwala na płynną pracę i to się zgadza. Rzeczywiście z tą nawigacją i innymi nawigacjami Navitela nie ma problemu ze ścinkami. Działa odpowiednio wydajnie urządzenie podczas prezentowania tras, powiększania, pomniejszania i działania interfejsu. Tu nie powinniśmy się do niczego jakby specjalnie przyczepić. Mamy tutaj takie funkcjonalności jak oczywiście wyszukiwanie miejsca docelowego. Możemy także i tworzyć trasy, jakimi chcemy jechać, oparte o punkty, które sobie ustalimy. Mamy tutaj asystent pasa ruchu, dzięki czemu w miarę dobrze nam pokaże, kiedy zjechać, a kiedy nie z drogi. Szczególnie jeżeli chodzi o skrzyżowania i rozbudowę jakichś nowych, dużych estakad, gdzie po prostu te zjazdy jedno za drugim następują. No i tutaj asystent pasa ruchu na pewno się przyda. Czy coś jeszcze? Obsługa nawigacji Navitela nie jest trudna, już to pokazałem na kilku filmach. Aktualizacja map także nie jest trudna. No i jeszcze dodatkowo mamy tutaj w nawigacjach Navitela
pomiarowe odcinki na terenie Polski, około 40 odcinków w nawigacji, dzięki czemu dodatkowo zabezpiecza nas przed jakimiś niepotrzebnymi mandatami. Ale dobra, skupmy się teraz na samym urządzeniu, wyciągnijmy sobie je, zobaczmy jak się prezentuje i uruchomimy sobie pierwszy raz. Opakowanie standardowo biało-zielone, z wyszczególnionymi mapami, jak wygląda urządzenie i główne, jakieś cechy charakterystyczne. Co dalej? Z boku informacja o tym, co jest w środku, czyli ogólnie o nawigacji, uchwycie samochodowym, motocyklowym, ładowarce motorowej, ładowarce samochodowej, kablu USB, odpowiednim uchwycie, instrukcji i karcie gwarancyjnej. W tylnej części możemy podejrzeć, co tam w środku jest, czyli uchwyt właśnie ładowarki, co jeszcze? Uchwyt, kabel USB, myślę, że to, co przed chwilą powiedziałem. I teraz tak, informacja, zresztą na wszystkich pudełkach Navitela ona jest, za pomocą jakiego oprogramowania możemy aktualizować oprogramowanie we wnętrzu oraz aktualizować mapy. Ściągamy sobie po prostu program, uruchamiamy, podłączamy nasze urządzenie wyłączone kablem USB i możemy sprawdzić, czy są nowsze wersje i pobrać sobie aktualizację map albo oprogramowania, które może mieć nowe funkcje. Tutaj mamy wymienione kraje, jakie mamy załatwione, że tak powiem, za pomocą tej nawigacji, czyli te mapy możemy aktualizować dożywotnio, czyli raz kupujemy urządzenie i już się nie przejmujemy aktualizacjami, po prostu aktualizujemy za pomocą oprogramowania. I to było na tyle. Czas teraz się skupić na samym tym urządzeniu, czyli co jest w środku. Zróbmy sobie taki mały unboxing, czyli otwórzmy po prostu. Jest to świeżutkie urządzonko. Cena tego urządzenia to jest około 700 zł. Nie jest to mało, ale jest to urządzenie raczej dedykowane osobom, które potrzebują takiego urządzenia, czyli w sumie nawigacja i do samochodu, i na motor, i na quada, ewentualnie nawet na rower, ale i także ręczna. Można ją użyć także do nawigacji pieszej. W opakowaniu pierwsze co? Nawigacja, oczywiście GPS. Standardowo jak na Navitela, tylko nie mamy już tu takiej pianki, tylko mamy kartonowy. Ciężka jest. Od razu Wam powiem, jest ciężka. Jest masywna, jest ciężka. Wydaje mi się 1,5 razy cięższa niż standardowa. Wygląda znacznie inaczej niż nawigację Navitela dotychczas, jakie miałem okazję przeglądać, że tak powiem, używać. Jest obudowana tutaj takim plastikiem. Tu są chyba jakieś uszczelki dookoła, takie szare, ale wygląda to wszystko no masywnie, ale zaraz nad tym się skupimy. Zaraz Wam to wszystko pokażę, zobaczmy resztę, co jest w pudełku i potem skupimy się na tym, co tam, jak tam to działa. Ok, pierwsza rzecz, jaką widzimy, uchwyt, z tego co czytałem, jest to uchwyt aktywny na motocykl. Tutaj mamy, przesuńmy może pudełko, tutaj mamy ten uchwyt, tak się tutaj prezentuje, tu jest jakaś śrubeczka, od tyłu przykręca się nawigację tą śrubeczką, tak aby na pewno nam nie wyleciała w czasie jazdy, tu jest miejsce z gwintem, tutaj jest złącze pięciopinowe, takie złote jakby i tutaj te złącze wychodzi, wydaje mi się, że dlatego, żeby to wszystko było wodoszczelne, takie złącze zostało zachowane. Ono jest tutaj elastyczne, można naciskać, przyciska się po prostu urządzenie do niego i następuje komunikacja, ładowanie. Dobra rzecz. Co dalej, co dalej? Uchwyt, no, wydaje się masywny, dodatkowo odstaje tutaj u góry i z boku, dzięki czemu ten uchwyt będzie zabezpieczał obraz nawigacji przed promieniami słonecznymi. To jest na pewno na plus. Po prostu urządzenie będzie w cieniu. W związku z tym wyświetlacz będzie wyświetlał odpowiednio nam tutaj informacje. Co możemy zrobić? Tu z tyłu jest gniazdo, tego gniazda się nie wyciąga. Kabel z filtrem, z tego co widzę. I końcóweczka, którą podłączamy pewnie do zasilacza. Dodatkowo jest tutaj, patrzę czy jest gumka, jest uszczelka. Tutaj w tym miejscu i miejsce do zakręcenia tutaj tego elementu. Tutaj mamy, jak widzicie, na imbusy zakręcony taki uchwyt, który przyczepiamy do uchwytu, który pewnie zaraz wyciągniemy.
Tutaj mamy rysik. Mały mikrorysik, który może się przydać, ale wątpię, że ktoś z Was będzie ten rysik gdzieś tam z tyłu wyciągał. Raczej wszyscy będą używać, tak przynajmniej przypuszczam, palucha. Po prostu klik, klik, klik i gotowe. Dobra, ten uchwyt odłóżmy sobie na chwilę na bok. Nawigację też. Kabelek USB, mini USB, oczywiście do aktualizowania map, a także i ładowania urządzenia. Co mamy dalej? Kabelek USB ze złączem, no tak jak tu widzicie, do tego elementu. O, tutaj. Teraz to spróbujemy jakoś wszystko podłączyć, czyli wsuwamy złącze. O, ciach, skręcamy i to wszystko będzie tutaj szczelne. A tutaj mamy USB do podłączenia, na przykład do laptopa, aby zaktualizować mapy. Ciekawe rozwiązanie, ciekawe. Chociaż trochę się zastanawiam, czy rzeczywiście tutaj przejdzie komunikacja tylko dwoma kabelkami, bo no, chyba tak, zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, kabelek jest. Co tam dalej w zestawie? O, w zestawie jest plastikowa penseta, którą prawdopodobnie będziemy mogli kartę pamięci wyciągnąć, ale to sobie też sprawdzimy. Uchwyt na motor, tak jak widzicie, razem z gumką, dzięki czemu nie będzie się to ruszać i będzie lekko nawet amortyzowane. Zaraz sobie to sprawdzimy, tu sobie możemy odblokować. Tutaj przyczepiamy nasz uchwyt, zobaczcie. Oczywiście kółeczko musi być tutaj założone. Ciach. Wsuwamy kółeczko. Wskakuj, kółeczko, wskakuj. O, wskoczyło bardzo mocno, trzeba to wcisnąć. Widać, że uchwyt tu jest bardzo, bardzo porządny, tak bym to określił. Ale najwyraźniej popełniłem gafę, czyli odwrotnie założyłem tutaj ten element. Dobra, muszę wyciągnąć. Podważamy, ok, ciach i ten element chyba źle założyłem. A może to powinno być inaczej. Zaraz to sprawdzę, momencik. Załóżmy to do końca. O, tu będzie ściskał. Tu do końca wkręćmy, załóżmy. Nie da się tak. Czyli ten element w tym kształcie musi tu wejść. Tu teraz wciskamy, ok. I teraz dopiero możemy zakręcić. Czyli drugą stroną nie wejdzie. O, i teraz dopiero możemy zabezpieczyć w takim kącie, jak będziemy chcieli. Tak więc możemy tym uchwytem zamontować na rurkę, czyli na naszą kierownicę lub inny element, właśnie taki dosyć okrągły. Tutaj mamy element zaciskowy. Dosyć taki luźny, więc umożliwia nam tutaj regulowanie względem naszej potrzeby. Żeby założyć to teraz, to musimy oczywiście wykręcić całkowicie. Ok, wykręcone. Tutaj mamy tą gumkę. Tutaj mamy też gumkę. Jeżeli jest za długa, to ten kawałek sobie ściągamy i może wystarczy to, co tu jest. Tu już są gumki. Zobaczcie. Jeżeli będzie chudsza rurka, trzeba skorzystać jeszcze z tej gumeczki, którą tutaj mamy w zestawie. Jeżeli ją sobie tu włożymy, tutaj sobie dociśniemy, przełożymy już przez uchwyt i wkręcamy nakrętkę. Ok. I możemy zamontować już na rurce w naszym motocyklu. Bardzo zmyślnie to jest zrobione. Pierwszy raz widzę nawigację na motory i powiem Wam szczerze, że wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze i porządnie. Wydaje się, że jest to porządny produkt i raczej nie powinien nigdzie pękać. Twardy plastik, ale masywny. Nie widzę tu jakichś problemów. Dobrze wygląda. Lecimy dalej. Co mamy dalej w komplecie? W komplecie mamy tutaj ładowarkę. Zaraz zobaczymy jaką. Hopla. Mamy ładowarkę do podłączenia do naszej instalacji elektrycznej w motocyklu, jak widzicie tutaj. Plus i minus. Tu mamy
nasz zasilacz. Patrzę, czy są tu jakieś parametry techniczne. Nie widzę, no ale jest tu ładowarka. I tu kabelek, 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 kabelek. I tutaj na końcu wtyk, dzięki któremu podłączymy ten kabelek tutaj. I nasza nawigacja będzie non-stop ładowana z akumulatora naszego motocykla. Tak jak widzicie. Tak więc jest ładowarka, wszystko wodoszczelne, wszystko zabezpieczone. Ok, co tam dalej w komplecie? Już wyciągam następne rzeczy. Dalej w komplecie uchwyt już samochodowy, czyli na przyssawkę. Tak to się tutaj prezentuje. Duża, porządna przyssawka. Uchwyt już, znaczy uchwyt już, uchwyt podobny do wszystkich tych, które dotychczas Navitel posiadał. Przegub i miejsce na kulkę. Czyli odkręcamy, wczepiamy tutaj uchwyt, dokręcamy. No i tyle. Na tej kulce ustawiamy odpowiednią płaszczyznę. Dobra, lećmy dalej, co tam jest jeszcze. Ładowarka samochodowa. Czyli widzicie, dosyć bogaty komplet do dwóch rodzajów połączeń, czyli inaczej mówiąc, uchwyt możemy sobie na motorze zostawić i w samochodzie, a nawigację przerzucać pomiędzy pojazdami. Ładowarka samochodowa, parametry techniczne, jak to tu wygląda, 12V, ale wiem, że ta ładowarka obsługuje także 24V. W związku z tym nie ma problemu. W ładowarce mamy tutaj bezpiecznik odkręcany, można go wymienić w razie co. Kabelek, sprawdzę długość kabla, bo to Was pewnie będzie interesować. I na tym kabelku jest taka zatyczka, którą możemy sobie tutaj, jak rozumiem, wcisnąć i zabezpieczyć końcówkę przed dostaniem się wody. Tak jak widzicie. No zmyślne, zmyślne, bardzo fajnie to wszystko zrobione. O, tak to się prezentuje. Zobaczmy długość kabla, odwinę i sprawdzę. Już tutaj mam przygotowaną miarkę, więc pewnie będzie to 110 cm standardowo, ale trzeba to zweryfikować. Sam kabel ma długość 110 cm, tak więc standardowo jak ładowarki Navitela mają, to tak samo tutaj mamy, czyli 110 cm, jeżeli chodzi o przewód zasilający z tej ładowarki. Ok. Tak więc sprawdźmy, co tam jeszcze mamy w komplecie, bo coś tam jeszcze jest. Oczywiście instrukcja obsługi w języku polskim. Już ją wyciągamy, tylko zwinę te kable. Ok, gotowe. Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim, niemieckim, czeskim, ruskim i słowackim, z tego co widzę. Podejrzyjmy sobie, co tam mamy. Pewnie Was tu zainteresuje. Zobaczmy, tu jest pyle i tu szukamy tego kolorku i już jesteśmy. Spis treści, tak w skrócie, że tak powiem, pokażę, jak to wygląda. Instrukcja. Może Was jakiś szczegół zainteresować, dlatego też pokazuję. Tutaj mamy w opisie urządzenia ważną informację, jak włożyć kartę pamięci. I tutaj akurat, jak widzimy, instalacja SD karty. Tu komuś się coś na polski język źle pokiełbasiło, ale dobra. Kartę microSD wsuwamy tutaj z lewej strony wyświetlacza, tak jak tutaj widzicie, czyli trzeba odchylić ten element i dopiero potem wcisnąć tam kartę pamięci. Tak jak widzicie, tutaj cały zestaw. O, tak będzie łatwiej. Idźmy dalej, co tam jeszcze w instrukcji. O, parametry techniczne Was na pewno zainteresują, w związku z tym już pokazuję. O, tutaj ładowarka sieciowa 100 na 230 V. Port ładowarki 5 V. USB, dobra. 100 na 230 V, ładowarka 5 V. Chyba się komuś coś tu pokiełbasiło, jeżeli chodzi o ten parametr. Sprawdzam na angielskiej wersji, bo coś mi tu nie pasi. 100 na 230 V ładowarka. Nie rozumiem, jakim cudem. Przecież w instalacji samochodowej mamy, no tak, kartridże mamy tutaj ok, do 24, samochodowe i ciężarowe.
A tutaj ten charger. No fajnie, ale my nie mamy tutaj ładowarki w komplecie do gniazdka w mieszkaniu. No ciekawe, dobra, nieistotne. Ładowarka sieciowa. Ja tu w komplecie takowej nie widzę. Jest samochodowa, jest motocyklowa. A może wychodzi na to, że ta ładowarka jest sieciowa na 230 V do domu, ale po co miałoby to być? I taki cienki kabelek, też mi ciężko w to trochę uwierzyć. Raczej bez sensu. Coś tu nie gra, nie wiem, sprawdzę, ale to dam Wam znać. Dalej, temperatura pracy, jak widzicie, jest duża, więc można spokojnie po Europie jeździć do ciepłych krajów i do zimnych krajów. I klasa wodoszczelności, a dokładnie to nie jest wodoszczelności, tylko stopień ochrony, bo mówimy tutaj o pyłoszczelności i wodoszczelności. Cyferka pierwsza i druga jest odmienna, to nie jest tylko i wyłącznie wodoszczelność. Ale okej, o tym już mówiłem, instrukcja obsługi. O, resetowanie systemu, instalacja uchwytu. Podczas korzystania z nawigacji na motocyklu urządzenie należy podłączyć obok panelu za pomocą uchwytu. I tu teraz mnie interesuje jedna rzecz, podłączenie do komputera. Dobra. Co my tu mamy? Konserwacja urządzenia. Navitel Navigator Update Center. No dobra, w porządku. Mam jedną kontrowersję względem tylko tego parametru tutaj ładowarki 100 na 230 V. A to jest ładowarka sieciowa, domowa, ale tu takiej nie mamy. Mamy tylko ładowarkę, tak jak tutaj zresztą widzicie, która nie przypomina ładowarki domowej, a raczej ładowarkę do motocykla. Bo po co w domu nawigację ktoś miałby używać? Dobra, co mamy dalej w komplecie? Kartę gwarancyjną, standardowo, więcej nic już tam w pudełku nie ma, nie ma. I co tu mamy specjalnie dla Ciebie? Super oferta, świat motocykli. Dobra, tak więc tak prezentuje się cały komplet. Ja spróbuję to wszystko powrzucać tam do środka. O, to co jest niepotrzebne, a my sobie uruchomimy teraz naszą nawigację G550 i pokażę Wam, jak to w tym uchwycie się prezentuje. Kabelek też wsadzimy tu. No dobra, tak wygląda samo urządzenie. Masywne, zobaczcie, dosyć grube to urządzenie jest. No takie twarde, mocne bym powiedział. Dobra, spróbujmy otworzyć ten lewy tutaj element, tak żeby dostać się do tych gniazd, które tu mamy. Z lewej strony nie ma nic. Z prawej strony mamy tutaj, zaraz sobie spoglądam, co my tu mamy. Mamy tu możliwość podważenia, więc weźmiemy sobie tą naszą pęsetę. Tutaj spróbujemy podważyć. O, tu jest taka gumka, jak widzicie. Spróbuję Wam to dobrze pokazać. Mam nadzieję, że dobrze widać. O, tutaj podważyłem sobie ją i tutaj mamy złącze do ładowania. Czyli możemy tutaj podłączyć. A nie, to jest gniazdo sławkowe, przepraszam. Tutaj możemy podłączyć sobie gniazdo sławkowe, czy jakieś słuchawki. Dalej ciągnę. Tutaj jest gniazdo na karty pamięci. Dalej ciągnę, już nic nie uciągnę. Tu już są dwie śrubki i od dołu pociągnijmy sobie paznokciem albo pęsetą, co tam jeszcze można otworzyć. O, jeszcze tu na dole coś jest. Gniazdo mini USB. Można było się spodziewać, ponieważ wszystkie nawigacje Navitela mają tak samo ułożone tutaj wszelkie interfejsy. Mam nadzieję, że to dobrze widać wszystko. I wszystko jest zaczepione tutaj takimi gumowymi zaczepami, dzięki czemu to jest szczelne, wodoszczelne, pyłoszczelne i dobra rzecz, bo jadąc motocyklem raz deszcz będzie padał, raz nie. Ok, odłóżmy sobie. Co dalej? Przycisk zasilania u góry tutaj, w tym miejscu. Głośnik z tyłu, w tym miejscu. Tutaj mamy resetowanie. Już nie trzeba jakiejś igły tu wkładać, tylko po prostu jest taki przycisk, który możemy sobie przycisnąć nawet paznokciem. Ale jednak coś cienkiego się przyda. Z prawej strony nic, u góry zasilanie, od dołu nic. Dobra, ściągnijmy sobie teraz tą folię, które tutaj mamy i zobaczmy, jak to się wszystko prezentuje.
długi dosyć jest ten unboxing oraz prezentacja, ale ktoś, kto jest zainteresowany, wydaje mi się, że wyciągnie sobie wszystkie potrzebne informacje, jakie przedstawiam. Uruchomimy sobie teraz urządzenie, przytrzymując przycisk zasilania u góry. Zauważyć można, że jest 4,3 cala, a nie 5. Jest po prostu mniejsze niż nawigacje standardowe samochodowe, ale nie ma jakiegoś problemu. Zobaczmy, jak obsługa działa. Wybierzmy sobie język polski. OK, Zbyszka możemy zostawić. Akceptujemy. W tym czasie sprawdźmy sobie uchwyt. O właśnie, jak to wszystko tutaj działa. Czyli wkładamy sobie nawigację, ona jest dosyć masywna. Wkładamy sobie tą nawigację, o tak. Do końca wsadzamy tu. Tu jest zaczep górny, plastikowy, zobaczcie, tutaj w tym miejscu. Więc wciskamy sobie po prostu tu nawigację dalej. Usłyszymy klik prawdopodobnie. OK, czyli teraz już nawigacja trzyma się bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy odpowiedni taki wyrąb, że tak powiem, w tym plastiku, żeby móc podważyć sobie tutaj tą gumę i skorzystać z interfejsów, na przykład USB, karta pamięci i gniazdo słuchawkowe. Dobre rozwiązanie. Z drugiej strony nie ma tego wrębu tutaj w tym plastiku. Jest całość. Tak to się prezentuje. Tu jest miejsce na przycisk zasilania. Teraz tak, tutaj mamy tą śrubkę, o której wspominałem, dzięki czemu możemy teraz dokręcić jeszcze całą obudowę do nawigacji. Po co to robić? Ano po to, że jak jedziemy szybko, o już dokręciłem, i wstrząsy są dosyć duże, mogą być, to nawigacja na pewno nie urwie się z tego zaczepu plastikowego, tylko dodatkowo trzyma się w miejscu za pomocą tej śrubki. Dobre rozwiązanie, bardzo praktyczne i przemyślane. Uchwyt tutaj, ten plastikowy, wydaje mi się, że jest bardzo mocny. Nie mam okazji przetestować tego na jakimś ekstremalnym motocyklu, ale jeżeli byłby to motocykl jakiś terenowy, to raczej no, nie powinno tu nic pęknąć, chociaż nie ma tu metalowego uchwytu i metalowego zaczepu. Jeżeli miałoby to być do ekstremalnych zastosowań, nie jestem przekonany, czy na pewno nic tu nie pęknie. Nie powinno, ale wydaje mi się, że wtedy ten uchwyt mógłby być tutaj metalowy. Może się mylę. Wygląda mocno, ale tylko tak informuję. Są tutaj cztery śruby, przepraszam, imbusy, więc prawdopodobnie ten uchwyt można byłoby zdemontować i zamontować tutaj inny uchwyt, na przykład metalowy. Ale dobra, lećmy dalej. Zobaczcie, tak prezentuje się nawigacja w tym daszku, w tej obudowie. Super sprawa, bo nie dochodzą tutaj żadne słoneczne promienie i obraz jest czytelny. Bardzo dobre rozwiązanie, sami zobaczcie. Dobrze się to prezentuje, ciekawie. OK, lećmy dalej. Chcemy teraz skorzystać z nawigacji, no to wiadomo, naciskamy przycisk sobie. Możemy skorzystać oczywiście z rysika, który tutaj mamy. Wydaje mi się, że jednak nikt z Was nie będzie z niego jakoś specjalnie korzystał. Nie mówię, że jest niewygodny, ale raczej wydaje mi się, że można to wszystko paluchem zrobić. OK, włożony z powrotem. No i co tu Wam dużo mam powiedzieć? No wszystko jest OK. No. Tutaj jest tył, czyli tam, gdzie jest antena, bo tu są anteny GPS-a, jest też odsłonięty od tego plastiku, więc łapanie nawigacji sygnału nie będzie problemem, czyli odczytu satelit. No i tak to się prezentuje. No. Wydaje się naprawdę to bardzo dobrym i ciekawym produktem. Sami ocenicie. Testy niebawem. Jako, że nie mam motoru, to prawdopodobnie wykonam je na rowerze. A dlaczego nie? Pojadę przez park, zobaczę, jak ten uchwyt się zachowuje, przez jakieś dziurska celowo, żeby zobaczyć, zobaczyć, czy coś nie pęknie, nie zepsuje się. OK, nawigacja standardowa, jeżeli chodzi o Navitela. Mamy możliwość znalezienia miejsca docelowego, trasy, mój Navitel i mamy coś, czego jeszcze, czego nie ma obecnie w większości nawigacji Navitela, ponieważ dopiero będzie jedna z tych funkcji, które tu widzicie, czyli odtwarzacz multimediów niebawem dostępny ze wszystkimi urządzeniami Navitela, które zrobią sobie aktualizację. Jeszcze nie ma, ale już niebawem wszystkie nawigacje możemy sobie aktualizować. I teraz tak, tu mamy odtwarzacz mediów, czyli inaczej mówiąc na kartę pamięci wciskamy sobie, znaczy wrzucamy muzykę i możemy odtwarzać sobie muzykę, jak widzicie. Niby fajne, niby niefajne, ale na pewno może się to przydać
Na motorze możemy skorzystać z głośnika lub przez Bluetooth wypuścić dźwięk. Fajna sprawa, możemy oczywiście ustawić głośniej, ciszej według naszych preferencji. Wyjście audio, tak jak już pokazywałem. Teraz co nas tu interesuje? Już jeszcze Wam powiem. W tej nawigacji G550 mamy Bluetooth. Tutaj, jak widzicie. Dzięki czemu możemy go oczywiście wyłączyć, jakbyśmy chcieli. Dzięki czemu możemy wyszukać sobie na przykład słuchawki Bluetooth i w słuchawkach wysłuchać sobie muzykę. Możemy do jakiegoś car audio w samochodzie także podłączyć. No wydaje mi się, że to na pewno jest przydatne. Czy coś jeszcze? Ja tu Bluetooth teraz wyłączę. Reszta to raczej standard, czyli ustawienia, mapy, obracaj mapę, automatycznie ustalenie jasności, czy ma być ciemny, czy normalny dzień, kalibracja dotykowa, satelity. Akurat w tym miejscu, gdzie jestem, wewnątrz pomieszczenia mamy tutaj dwie. Ale na testach będzie pewnie ich więcej. Ostrzeżenia o fotoradarach. Speedcam, oczywiście chodzi o fotoradary. Asystent pasa ruchu jest. I mapy. Gdzie tu są mapy? O, i tutaj samochód, motocykl jest domyślnie ustawiony, ale mamy też tryb rower, nawet jak widzicie, pieszy, taksi, pojazd uprzywilejowany, autobus. Tak więc i kurier. Bardzo bogaty zestaw funkcjonalny. Wydaje się, że jest naprawdę wszystko w porządku. Tablica też jest, ale myślę, że z niej akurat mało osób korzysta. Odtwarzacz Bluetooth jest. Dobra, nie będę więcej się tutaj wkręcał, bo jak widzicie, jest naprawdę bardzo w porządku. Mamy też tryb oczywiście 2D, 3D. Od góry, od dołu, pod kątem znaczy się. Tak więc nawigacja sprawdza się. Wyłączmy teraz sobie nawigację. Przyciśnijmy przycisk tu u góry. O, ciach. I wyłączmy. Dobra, z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego urządzenia. Bardzo ciekawe urządzenie firmy Navitel. Dla szczególnie aktywnych ludzi, właśnie mówimy tutaj o motocyklistach, ale także i kierowcach, być może nawet i ciężarówek, być może nawet i oczywiście samochodów osobowych, quadów, a być może nawet i osób pieszych, które czasami mogą wykorzystać tę nawigację w kilku opcjach. Dobra. Z mojej strony to tyle, niebawem testy, jeżeli macie jakieś pytania względem tego urządzenia, coś Wam zaprezentować, po prostu myślicie nad zakupem, a nie jest to tanie urządzenie, to po prostu pytajcie. Z mojej strony na chwilę obecną to tyle, trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć Wam. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i komentujcie, cześć Wam.